Na moim kanale dzisiaj będzie poradnik dotyczący częściowo właśnie Minecrafta, ponieważ dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić teksturpaka na Vanilla Twixa, czyli taki podobny jak mój na przykład, którego mam aktualnie, więc dzisiaj właśnie będzie taki poradnik. Nie będzie on pewnie jakoś mega długi, ale przejdźmy już do rzeczy, a jeszcze przed tym pamiętajcie o subskrybowaniu i lajkowaniu tego kanału. Wchodzimy sobie oczywiście w przeglądarkę i wpisujemy tutaj Vanilla Twix, tutaj o, będzie w opisie link i mamy taką stronę. I teraz wchodzicie sobie w Resource Packs i wtedy macie miejsce, gdzie w sumie wszystko się po prostu robi. Po pierwsze, macie tutaj wersję, na której chcecie, żeby ten texture pack był po prostu, czyli na przykład 11:7 dajmy. I mamy tutaj pełno różnych opcji, naprawdę tych opcji jest mega dużo, że można było sobie tego texture packa jakoś konfigurować. Na przykład można sobie dać, żeby nasiona od dyni i od melonów były koloru własnego swojego, więc to na przykład, ja będę tutaj dawał jakieś takie rzeczy różne, żeby po prostu pokazać, że ten texture pack działa. Na przykład można dać sobie czarne bliki w nederze, takie barwniki na przykład. Mamy też, możemy mieć takie czerwone kwiatki na golemie. Mega dużo, tu macie jeszcze wszystkie opcje, no naprawdę trochę jest tutaj do wybierania, ale opłaca się, bo tutaj jest naprawdę sporo rzeczy. Albo możecie mieć takie śmieszne pszczoły, zobaczcie, takie śmieszne pszczoły można mieć. Można mieć też uśmiechnięte aksolotle. Ale dobra, jeżeli wybierzecie sobie jakieś tam rzeczy, które chcecie, to klikacie sobie do Blond, ok, i teraz przeniesie Was do takiej stronki adfog.us i tu czekacie, po prostu w rogu jest odliczanie, jak będzie skip, klikacie w skip i wtedy już Wam się pobiera, jak widzicie tutaj u mnie Vanilla Twix, mi się już pobrało, więc teraz klikacie po prostu sobie w pokaż w folderze czy jakoś tam, po prostu musicie to w plikach sobie włączyć. Wtedy klikacie po prostu prawym kopiuj i wtedy wchodzimy sobie tutaj w ten pasek górny, wszystko usuwamy i wpisujemy procent albo data procent i wtedy jak mamy coś takiego, tutaj klikamy albo na samym dole, albo na samej górze, tu mnie to jest różnie, po prostu znajduje się sobie kropka Minecraft. Wtedy jak macie tutaj pełno różnych rzeczy, to w tych tutaj w miejscu musicie znaleźć tu Resource Packs, proszę bardzo. Jak macie Resource Packs, to was wszystkie Resource Packi i wtedy klikacie sobie prawym tutaj i play. Wtedy klei Wam się ten właśnie tutaj resource pack, który wcześniej przekopiowaliście. Teraz wystarczy tylko, że wejdziecie sobie do Minecrafta, czyli jak widzicie tutaj jestem aktualnie na moim texture packu, więc wchodzicie sobie w opcję resource packs i tutaj macie wszystkie resource packi. Ja sobie usunę ten mój Vanilla Twix i sobie muszę teraz znaleźć ten, oto jest ten właśnie Vanilla Twix. Oj, coś jakiegoś laga mam. Dobra. Dobra, i teraz klikamy dam. Teraz nam się ładuje właśnie Minecraft. I po załadowaniu mamy coś takiego. Oczywiście tutaj macie takie to, bo tam trzeba w to właśnie w Vanillach ustawić wszystko, ale single player, bierzecie sobie Create New World, po prostu ja sobie dam Allow Cheats, żebym mógł sobie Game Moda włączyć, żebym pokazać po prostu, że to działa, że te zmiany, które tam dałem, faktycznie są. No i załadowały właśnie nam się świat, więc ja sobie włączę Game Moda i zlokalizuję sobie na przykład wioskę. Proszę bardzo, depnęłam się do wioski. Jak widzicie, już na samym początku widać, że to działa, ponieważ mamy te czerwone kwiatki na golemie, tak jak to właśnie miało być. Również pszczoły mają tę minkę śmieszną, która właśnie miała być. Hej, hej, wale, również też zmieniłem i widać, wszystko działa. Oraz jak widzicie, też działa tutaj ten nasionka. Jak widzicie, jak sobie tak porośniemy, tutaj kolory faktycznie się zmieniają, bo zobaczcie, jak sobie tutaj porośniemy, to wszystko pięknie, właśnie ładnie to wygląda. Tutaj macie też te czarne netherbliki, jakby ktoś nie dowierzał, więc proszę bardzo, macie też udokumentowane. Więc jak widzicie, wszystko działa perfekcyjnie. Teraz już wiecie, jak sobie takiego właśnie fajnego texture packa zrobić. Chcecie sobie wybrać właśnie fajne rzeczy, które chcecie, żeby były na waszym właśnie texture packu. A ja już się z wami żegnam na razie. Zostawcie suba, lajka i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku albo live. Elo!